Jedno z nas powinno tu uważać. No raz się pan powinien był. Dobrze, ale po co siadać do kierownicy, gdzie nie ma się pojęcia o prowadzeniu auta? No, mogłabym jeszcze pana nauczyć. No tak, teraz piękne panie chcą nas wszystkiego uczyć. Ostatnio wzięli się nawet do polityki. Gdzie się pan zatrzymał? Tu nie miejsce postoju. Małe zderzenie, postój przymusowy. Sprawczyni wypadku śmiechnęła. Proszę o legitymację. Sebastian Raimund Maria Heber de Santis, urzędnik MONP-u. Urzędnik MONP-u. Na twarzach chęć radosnej twórczości. Postawa wojskowa na baczność. Nie garbić się. Konsolidacja woli i mięśni. No tak, tak, spróbujemy jeszcze raz i będzie dobrze. Niech żyje nowy minister. Niech żyje nowy minister. Minister, panie Buncyk, panie... Proszę państwa, troszkę więcej entuzjazmu. I będzie zupełnie przepisowo. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że spośród 48 ministrów, którzy przewinęli się przez ten gmach w ostatnim roku, ten nowy jest postacią zupełnie wyjątkową w historii naszego potężnego, dwumilionowego państwa. Tym bardziej możemy być dumni, że to w naszym MONP-ie na czele rządu stanie sobie niezwyczajny kolejny minister, ale osoba zupełnie wyjątkowa, osoba, którą powitamy dzisiaj spontanicznym okrzykiem Nerwo! Co to za śmiechy? Co się tu dzieje? Proszę na twoje miejsca! Serwo zostaje! Pan się spóźnił. Już 7:55. Kochany panie Apoloniuszu, przepraszam. Wczoraj obiecałem sobie, że punktualnie o 10:00 będę w łóżku.
Ale zeszli się przyjaciele, wyciągnęli mnie na pół godzinki. Tylko na pół godzinki. Pan zna tak te pół godzinki? Nie znam. I te pół godzinki właśnie się skończyło przed kwadransem. Wprost z dancingu pędzę do biura. Tu są jeszcze ślady tych niewłaściwości. Panie Buntyk, proszę usunąć te powody rzeczowe. I może zechce pan wyrzucić te balioniki? Wyrzucić? Rozdam panienkom, będą miały dadzić. Panie Buntyk, proszę za mną. Idę, panie radco. Co się stało? Co? Pan dancing prosto do biura. Właśnie, żeby się nie spóźnić. Ale niestety. Co niestety? Robierka. Właśnie. Gorzej, wpadła mi na moje auto. Czy ładna? No, owszem. Ale nie taka ładna jak ty, Nosy. Jak ty, Betty, jak ty, Mimi. Niepoprawny. Ojej. On się nigdy nie ustawił. Prawdopodobnie nigdy. Na moje twarzy już nie ma rady. Bo to no, lubię muzyczkę, lubię skrócę. Za tym jeden co, za tym jeden co lubię. Już trochę czuję. Niedużo, tak żeby było słodko i miłość. Kieliszę aż do dna, a potem dwa, a potem do białego dnia. Zaraz was i za to, żeby mijał czas. Na moje wady już nie ma rady. To co, no lubię muzyczkę, lubię muzyczkę, lubię wesoło żyć. Na jego wady już nie ma rady. To trudno, lubię muzyczkę, lubię muzyczkę. Kapi do ręcą, kapi do ręcą. Minister! Kwiaty, prędko kwiaty, kwiaty! Panie ministrze, po raz pierwszy w dziejach naszego państwa ministerstwo staje na czele kobiety. To jest kobieta Jerzego Objęcia. To jest, o, obejmuje ten fotel. To trudno, lubię muzyczkę, lubię muzyczkę, żarty goręcą, żarty goręcą. Lubię, my trochę czuję, nie to żąda, żeby było smutno i trudno żyć. Kieliszę aż do dna, potem dwa, a potem do białego dnia. Raz i raz i za to, żeby pełny mijał czas na moje pa. Nie żyje nowy minister! Minister! Pani minister pozwoli przedstawić sobie zastępca szefa kancelarii Sebastian Raymond Maria Hrabia de Santis. Hrabia, widzę, że panowali tu dotąd zwyczaje dość swobodne. Postaram się to zmienić. No, dlaczego się pan gapi? Proszę zabrać te baloniki. Co chce pan zanieść do pana ministra, do pani ministra bieżące akta do podpisu? Proszę. Panie Buntyk! Co pan robi? Dlaczego pan skacze? Co ci to tak trudno schwycić koniec sznurka? Widzę, że jest pan przeciwnikiem pracy kobiet. O, wprost przeciwnie, panie ministrze. Uwielbiam pracujące kobiety, ale w domu. I w biurze potrafią zachować się lepiej niż niejeden zastępca szefa kancelarii. Znam kobiety na wysokich stanowiskach, które... No tak, oczywiście są chwalebne wyjątki. Na przykład pani minister. Dziękuję w imieniu kobiet i proszę bez przykładu. W ogóle zechce pan zapomnieć, że jestem kobietą. To będzie naprawdę trudno. Pani minister jest zbyt młoda, zbyt... Proszę zaniechać wynurzeń prywatnych i zapamiętać łaskawie. Dla pana nie jestem kobietą. O. Jestem po prostu pańskim zwierzchnikiem. Dziękuję.
Może pan odejść. Czy chce mi pan jeszcze coś powiedzieć? Tak, to jest... Nie, sprawa jest raczej natury prywatnej. Prędzej, o co chodzi? Pani mistrzowi puściło oczko, pończosze. Bardzo mi się nie podoba ten pan trojga imion hrabia. O, to bardzo zdolny urzędnik, chociaż czasem trochę... Nie mów o nim. Zechce pan notować. Na zasadzie przysługujących im uprawnień zarządzam. Zakaz wyszynku alkoholu w soboty, niedzielę i święta. Wysoka Izbo! Zakaz wyszynku alkoholu w soboty i niedzielę podważa finanse państwa. Całkowita nasza prohibicja, do której zmierza nasz nowy pani minister Mołku, to sama na wolność osobistą obywatela! Już starożytni Rzymianie mówili, a kto nie wypije, tego we dwa pije! Alkohol użyty z umiarem i zrozumieniem podnieca apetyt, a tym samym powiększa konsumpcję. Więc zakaz sprzedaży alkoholu musi być cofnięty, zniesiony. Nie będzie zniesiony. Musimy dążyć do wprowadzenia całkowitej prohibicji. Co? O, nie ustąpię tak łatwo. Aha, parlament. Opinia publiczna. O, nie pozwolę się steroryzować. Niczego się nie ulęknę i nic mnie nie zaskoczy. Ojej! Lola! Zuziu! Siostrzyczko droga! Jak się masz? Lolu, skąd się wzięłaś? Co się stało? Zaraz ci wszystko odpowiem, tylko trochę odsapnę. Nie no, co za podobieństwo. Patrzę i oczom nie wierzę. Gdybym nie wiedziała, że pani jest siostrą Loli, to bym myślała, że Lola jest pani siostrą. Też chciała powiedzieć, że od razu bym poznała, że pani i siostra to nierodzone siostry. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem Leopoldina Grifaldi. Po prostu Pollica. Moja dama do towarzystwa. Dama towarzystwa. Ale spadawne. Zuzi, nie rób takiej głupiej miny. Myślałam, że się ucieszysz. Lolu, mów nareszcie, co cię tu sprowadza. O ile wiem, występowałaś w kabaretach. Tak, jeździłam po całym świecie i wszędzie miałam ogromne powodzenie. Ogromne? Tak, i diabel skusił mnie, żeby wyjść za mąż. Za południowoamerykańskiego milionera. Który okazał się wściekle zazdrosny i zabronił mi występować publicznie. A Lola wystąpiła potajemnie. A on jest ogromnie porywczy. Stale nosi rewolwer przy sobie. Zuziu! Chciał mnie zastrzelić! Więc my nogi za pas wyjechałyśmy. A on nas boi. Z rewolwerem. Takim rewolwerem. Tak. A Polly, to jest moja dama do towarzystwa. Dama z towarzystwa. Tak. A Polly namówiła mnie, żeby wracać do ojczyzny. Tym bardziej, że i ja mam tutaj pewną sprawę do załatwienia. Szukam Lotra, który obiecał żenić się ze mną. Zuziu, nie rób takiej wystraszonej miny. Nie dziw się moim obawom, droga Lolu. Nasze zdumiewające podobieństwo już w szkolnych czasach dawało mi się we znaki. Gdy ty zawiniłaś, mnie karano. Jestem na poważnym stanowisku państwowym. Jeżeli teraz ktoś weźmie mnie za ciebie lub ciebie za mnie... Czy służba bardzo się dziwiła, kiedy weszłaś? Lola ma taki gęsty woal. Proszę. Delegacja Związku Pan Kucharek. Już idę. Lola, nie masz mi się stąd ruszyć,
bo jeszcze jakieś głupstw narobisz. Przyrzekam. Ja zawsze dotrzymuję słowa. No. No wiesz, ta twoja siostra to jakaś dziwna. He! Od małego była taka. Polly, miałaś telefonować. Mhm. Proszę? Witam panią. Jakżeż się cieszę, że widzę panią w dobrym zdrowiu, a przeląkłem się już o panią. Dlaczego? Krzyknęła pani tak nagle przy telefonie, rzuciła pani słuchawkę. Ale teraz, chwała Bogu, czuje się pani już zupełnie dobrze, prawda? Tak dobrze, że mogłabym tańczyć, Halo? Czy to sam pan dyrektor dancingu? O, panie dyrektorze, czy nie reflektowałby pan na pierwszorzędną, zagraniczną i śpiewająco-tańczącą atrakcję? Nie wiedziałem, że pani tak lubi tańczyć. O, to jest moja pasja! Tylko, że nie zawsze mam odpowiedniego partnera. To już zależy od pani ministra. A co do tego ma minister? Przecież każdemu wolno się zabawić, no nie? A pan dobrze tańczy? Owszem, niczego, oprócz karaoke. Trochę nogi nie tego. A poszedłby pan ze mną na dancing? Jestem do pani usług. Zatem dziś wieczorem. Dziś wieczorem. A prawda, załatwiłam genialnie. Dyrektor dancingu oczekuje nas dziś wieczorem. Ach, wystąpić znowu, śpiewać przed pełną salą, słyszeć brawa publiczności. Ach, Polly, Polly! La 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 la. No, Zuzi, nie patrz tak na mnie. Lubię tańczyć, to trud. Nie możesz tu pozostać, droga Lolu. Pojedziesz na wieś i tam przeczekasz zły humor swego męża. Przed domem czeka samochód. I zapamiętaj, nikt nie może się dowiedzieć, że jesteś moją siostrą. To by mnie naraziło na skandale. Opozycja czyha tylko na to, aby mnie wplątać w jakąś niesmaczną sensację. Rozumiem. I pojedziesz na wieś, jak każesz, natychmiast. Do widzenia, kochana Zuziu. Do widzenia, kochana Lolu. Jak one się kochają. Aha, a co to było z tą opozycją? Pewna jakaś koleżanka chciała ci nogę postawić, co? Głuptasku, opozycja parlamentarna. Przecież została ministrem. Co? Oj, daj kredę śmiechu! Oj, trzymajcie mnie, bo zleję! Minister! Zuzia, ministrem! Ja już dawno widziałam, że ona źle skończy! Teraz rozumiem, co mówił ten zabawny staruszek! Pani minister! Taki staruszek. Tańczyć, tra-da-da-da. Jestem. Pan tu? O tej porze braku? To tak. Wypośrodkowałam, że skoro mamy razem iść na dancing. My na dancing? Tak. Mówiła mi pani na tym samym miejscu, że minister ministrem, ale każdy człowiek ma prawo zabawić się. I ja mówiłam. Tak, i mówiła pani między innymi, że taniec to pani pasja.
ogóle nie podejrzewałem panią o tyle temperamentu. Polola. Proszę? Nie, nic. Więc umówiliśmy się razem na Dawson. Tak? Dziś po południu, kiedy tu byłem. Ach, pan był po południu. Tak. Ach, tak. Pan mnie źle zrozumiał, panie Apoloniuszu. Jeżeli się z panem umówiłam na dancing, to służbowo. Służbowo? Ściśle służbowo. Pójdziemy na inspekcję. Zechce pan bacznie uważać i notować wszystko, co się panu wyda podejrzane. Jest tylko służbowo. Dziś niedziela, więc chcę się przekonać osobiście, czy w nocnych lokalach sprzedają alkohol. Lemoniada! Proszę o jedną lemoniadę. Lemoniada. Czy lemoniada? Lemoniada. Jednakże widzę, że mój zakaz jest przestrzegany. Wszyscy piją tylko lemoniadę. Co panu jest? Coś wpadło mi do oka. Moje uszanowanie, czem mogę służyć? Co pani będzie piła? Chyba to lemoniadę. Lemoniada. Lemoniada. Momencik. Nigdy nie próbowałam alkoholu, ale wyobrażam sobie, że to musi być stresne. Różnie powiadają. Proszę jeszcze lemoniada. Zdumiewam niepragnienie tych ludzi. Jak można pić tyle lemoniady? Może w piątek jedli śledzia. Ale nie zna ta lemoniada. Lemoniada. Bardzo orzeźwiająca ta lemoniada. Proszę jeszcze jedną. Napoje gazowe, smaczne i zdrowe. Panie ministrze? Wiedzieć, że jestem ministrem. Chciałem panią ostrzec. Żadnych ostrzeżeń. Pan nie psuje dobrego humoru. Polly, przypomnij mi wszystko, co ja jej przyrzekłam. Że pojedziesz na wieś. To dobrze. Blisko, więc pojechałam i zdążyła wrócić. I co jeszcze? Że nikt się nie dowie, że jesteś siostrą ministra. Rozumiesz? Minister, syster. No tak? No a jak ja będę występowała? Pomyślałam i o tym. Wystąpisz w masce. W masce, Boże, jakie to romantyczne. A, mój pomysł. Tak świetny. Serce mi bije. Panie dyrektorze. To pani jest tą słynną gwiazdą? A tak, ja jestem gwiazdą. Tak. Było gwiazdą. Primadonna operacji. Ale tym razem nie o mnie tutaj chodzi. Przychodzę w interesie tej damy. Ale czemu ta dama tak chowa twarz? Czyżby aż tak brzydka? Brzydka? Panie dyrektorze, ona jest nawet ładniejsza ode mnie. O. To cud przystojności. Przed jej talentem klękają narody. Wszechświatowa atrakcja. Tajemnicza czarna maska. Czarna maska? Ale łaskawa pani, ja nie urządzam u siebie czempionatu walk francuskich. Po cóż mi czarna maska? Względy rodzinne zmuszają tę damę do występowania w masce. Stolice świata szaleją za nią, ale gdyby się dowiedziano, kim jest, w najpoważniejszych sferach polityczno-rządowo-dyplomatyczno-towarzyskich wybuchnąłby skandal. O, a śpiewa? Jak Słowik. Tańczy jak Paganini. No. A gdyby pan dyrektor chciał to słuchać, popatrzcie. O, proszę bardzo, proszę, niech pani zaśpiewa, proszę. Lola, śpiewaj, śpiewa. Słyszał pan? Co? No, już samo wsiąknięcie. Metal, srebro. Tak mi jakoś dziwnie, dziwnie przyjemnie. Czy to lemoniada mnie tak nastroiła? A może walc? Jak ten walc ufaja?
sentymentalnie w sercu brzmi. O czymś mówi z cicha, melodyjnie wzdycha i upaja jak wiosenne dni. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi i płakać chce się i śmiać przez łzy. Tak dziwnie mi, złociście mi i jakoś tak uroczyście mi, jakby promień słoneczny na serce padł, jakby w oczach mi nagle wypiękniał świat. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi, to pierwszy sen me serce śni. Mam ochotę zatańczyć. Niech pan zatańczy ze mną. Nie wiem, czy to wypada w czasie urzędowania. Ucieka czas, cicho, cicho brzmi serce w nas. Potem nagle ktoś przyjdzie i mieszka sen. I wiesz to tam, i wiesz to ten. Usta usta posłuszne są, serce sercu mówi halo. I rozumie się pieśnią miłości świat. Połapkać chce się i śmiać przed łzy. Tak cudnie mi, złociście mi i jakoś tak uroczyście mi. Jakby promień słoneczny na serce padł, jakby w oczach mi nagle wypiękniał świat. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi. Zaangażował cię, bo ja go oczarowałam. Ty sądzisz, że to nie mój cudny głos, tylko twoje głupie gadanie, nie moja droga. Po co się kłócić? Twoje głupie głos, nie moje cudne gadanie. Zuzanna tu? Uciekamy. Zuzanna? Gdzie? Lola. Lola gdzie jest? Wypuść się! Nareszcie cię odnalazłam. Tak dawno cię szukam, że zależy żenić się ze mną. Ja? Wykluczone? Co? No ja myślę, że nie pan. Panie ministrze, spotkałam tu pewną osobę, której nie przewidziałam niestety w ewidencji. Wobec tego musimy natychmiast opuścić ten lokal. Dlaczego? Tak przyjemnie. Że tak, ale jednak... Trzymają pana! Już teraz nie ma co trzymać. Proszę, proszę puścić go. Już puściłem. Ale to kapelusz, prędko. Niedobry, dlaczego uciekasz przede mną? Pan ucieka, a kto mi zapłaci? A kto mi zapłaci za moje nieostraconą młodość, za życie, które zmarnowałam? Za tatę, którą upuściłem. Za moje złamane serce. Za skurczone
szklankę. Za łzy, które wylałam. I za rozlane napoje. Nie, proszę nie przerywać. Nie może pan poczekać, aż skończę. Niech pani poczeka, aż mi zapłaci. Przywał. Marietka. Coś pan powiedział. Co pani powiedziała? A jego nie ma, no naturalnie, ale to mu nic nie pomoże. Ja znam ministra, ja pójdę na skargę do ministra. I wydaje mi się, że znam pana bardzo dawno, panie. Sebastianie. Sebastian. Kto by pomyślał, że ministrem może być taką czarującą, zachwycającą kobietą jak pani? Suzanna. Absurdnie, to pierwszy sen me serce śni. Serce sercu, owo halo, i rozwania się pieśnią miłości świat na wiele dni, na wiele lat. I rozwania się pieśnią miłości świat na wiele dni, na wiele do pani ministra. Proszę mnie zameldować do pani ministra. Psa na audiencję wprowadzać nie wolno. Dlaczego? On się nie będzie wtrącał do rozmowy. To jest taki dobrze wychowany twierdzi. Nie wolno. Janie Baptysto, to mój kamerdyner. Proszę zawołać Jana Starego, to mój szofer. Niech wsadzi piaseczka do Rolls-Royce'a. To moja limuzina. Chcę mówić z ministrem. Czy pani reprezentuje jakiś związek? A owszem, związek małżeński, który nie doszedł do skutku. Musi pani wypełnić... Jako raptor musi wypełnić to przyrzekanie. Nie, to pani musi wypełnić... Ja naturalnie także, jako żona. To jest. Kwestionariusz. Imię i nazwisko? Leopoldyna Grimaldi. Zawód? Artystka. Wiek? Kleks. Stosunek do wojskowości. O tak. Wykrzyknik. Proszę to zanieść do pani ministra. Na pewno będę przyjęta. Cóż to za typek? Kuś, mówią mordy, bo pana posiedź do mnie zdarzać. Moje marzenia, ty słodki śnieg, ty pięknie.
piękne stworzenie. Natychmiast prosić tę panią. Proszę. A nie mówiłam. Psa nie wolno. Panie Bumczyk, czy ta pani mówiła coś o mnie? O panu? Nie mówiła. Wysoka ekscelencja. A co pani? Tak. Co z Lolą? Czy pojechała na wieś? Tak, nawet kazała się klajać. Tak. Ale ja tutaj w innej sprawie. Wysoka ekscelencja. Ale po co pani się ciągle kłada? Po co? No bo ja się znam na procesie dyplomatycznym. Tak, grywałam zawsze w takich operetkach. Przepraszam, no dwa pieseczka, ale my się tak kochamy. Więc wysoka ekscelencjo, jako bezbronna, uciśniona ofiara. Co to jest? Podanie ze znaczkami stemplowymi. Ja mam to wszystko czytać. Niech pani siada i w dwóch słowach powie, o co chodzi. Już siedzę, wasza cesarska mości. To było tak, że tam było tak. Cesarzu, potężne imię twa. Cesarzu, pokryj się, błaga cię. Po co pani śpiewa? No to moja popisowa rola. To ładne, nie? Ładne. Niech pani nareszcie mówi. A już mówię. To było tak. Panie Bumczyk, proszę to zanieść do pana referenta. Chodzi więc o niedotrzymane przyrzeczenie małżeństwa. Związki kobiece już od dawna walczą z tą plagą. Miejmy nadzieję, że ugodziciela, o którym pani mówi, przez policję sprowadzimy na kobierzec ślubny. Tak, przez policję. Przez policję, kocham cię. Temu, co się z nią ożeni, gratuluję. Co się stało? Kochany kolega zechce zanieść pani ministra, bo ja ze względów dyplomatycznych nie chciałbym. Jestem po prostu za bardzo zdenerwowany. Najchętniej, kolego. Dziękuję, drogi kolego. Ale szanowny kolego. Zacny kolego. Przyjął towarzystwa rania małżeństwa i opieki nad samotną kobietą. Panie ministrze? A to tak? Myślałam, że szef kancelarii. Prosił o zastąpienie go. Ku mojej wielkiej radości. Marzyłem już o tym, żeby panią zobaczyć. Znów wynurzenia prywatne? Trudno w raporcie służbowym wyrazić to, co czuję. Gdy patrzę na panią... Panie hrabio. Za swój czas w godzinach urzędowych pobiera pan wynagrodzenie od państwa. Czasu tego nie należy trwonić na prawienie komplementu. Panie ministrze... A przysyłanie kwiatów do biura uważam co najmniej za niestosowne. Sądziłem, że po naszym ostatnim spotkaniu... Nie przypominam sobie. Ach, tak. Rozumiem. Za tamte godziny nie otrzymaliśmy wynagrodzenia od państwa, więc były to godziny nic nieznaczące.
cudne, niezapomniane godziny. Co się stało? Właściwie nic nowego. Kobieta jest zawsze kobietą. Twarz anielska, dusza diabelska. Czy pani minister jest w tym uborze? Złym? Jeszcze gorszym, w najgorszym. Pani... No co mi? Co mi? Minister wzywa pana radcę. Winszuję i nie zazdroszczę. Opieka nad samotną kobietą. A któż się zaopiekuje biednym, samotnym, opuszczonym mężczyzną? Zamieniłem tu kapelusik, proszę pana. Tu to odnoszę, bo jest odrobinę za duży. Chciałbym odebrać mój własny. Moje uszanowanie dla pana dziedzica. Dzień dobry. Chciałem zmienić. Proszę bardzo, każdą sumę. Może stoliczek? Nie, nie potrzebuję stoliczka. To może przebaczę. Nie, nie mam czasu, bo spieszę się na posiedzenie. Posiedzenie nie zając, nie ucieknij. Właśnie przed posiedzeniem wskazane jest pokrzepić się. Bardzo prosimy. Skoro pan mówi... Ważne posiedzenie miejsce przy barze. Chcę kapelusz. O, barze kapelusz. Ale panie, niech pan zrozumie. Zamieniłem kapelusz i proszę o mój własny. Ach, kapelusik, taki na górkę. Zaraz pójdę sprawdzić. A tymczasem pan dziedzic może się napić. Moment. Ale ja nie chcę się napić. Nie chcę się napić. Ale mogę się napić. A co, nie mówiła? Nasz numer, nasze powodzenie. Nasze.
pani, aby nie jest zbyt skromna, tak, droga pani. Skromność była zawsze moją cnotą. A panie dyrektorze! Lola, on tu jest. Co? Mój były niedoszły. Chcę się do niego zbliżać, bo mi znowu drapnie. Moja droga Loli, kochana, podejdź do niego. Sprowadź go do naszej garderoby. Tam mi się nie wymknie. Gdzie on jest? Stoi przy barze. Pierwszy z brzega przy filarku. Przy jest takiej długiej szklanki, to taką długą słomkę. Przy filarku? Przy słomkę, okej. Moja droga, ja lecę do garderoby. O, jest kapelusik. Już się znalazł? To świetnie. Szałaję panu dziedzicowi. Pani nie jest tak dowcipna, jak sądziłem z wyglądu. A pan nie jest taki straszny, jak sądziłam z opowiadania. Pani mi o mnie kogoś przypomina. Kogo? Pan się spóźnił, panie referencie. Czekamy na pana. Bardzo przepraszam, ale to przez kapelusik, który zostawiłem w nocnym... na nocnej sesji parlamentu. Już zaczynam, referacik. O zerwanych obietnicach małżeństwa i o przedawnionych. Już w czasach przedhistorycznych, a nawet przedwojennych, miłość jako taka była motorem współżycia obojga płci. Jeżeli pan pójdzie teraz ze mną do mojej garderoby, znajdzie się pan tam sam na sam? Sam. Z kobietą, która kocha pana. Kochaj mnie, kochaj, chłopaku. Więc idziemy? Czeka pana nie lada niespodzianka. Pani minister, więc jednak. Upolnica, on myśli, że ja jestem Zuzanna. No on! Ale panie, to pomyłka, to wcale nie o pana chodzi. Panie ministra ochrony moralności publicznej, ale występuję w nocnym lokalu. To nie jest minister, to jest... Poligaram słowo. Tak, daliśmy słowo, że nikt się nie dowie... Niestety dowiedziałem się. Tam w ministerstwie jarcze pani nawet pamiętać o tym, że się znamy, a tu prowokuje mnie pani do firki. Pan bywa w ministerstwie? Jestem tam urzędnikiem. Pani minister najlepiej chyba wie o tym. Poli, wytłumacz mu, przecież on myśli, że ja jestem wytłumaczyć. Naturalnie, to jest bardzo proste. Proste? Tak, poprosił się Nieckie. Słucha. No więc... Proszę, niech pan słucha. Proszę, słucha. To więc... Nieckie, przepraszam, bo my musimy się naradzić. Proszę, już otwieram. O. Gdzie są te panie? No, dokąd poszły? Pewnie do domu. Do domu? Może nie do swojego domu. Artysty, artysty, artystki z warietę nie biorą miłości. Pani minister nie może teraz przyjąć nikogo, ma posiedzenie. Ależ to jest nadzwyczaj ważna, niecierpiąca zwłoki sprawa. Zaczekamy? Tak. Jak mi gorąco? Nie mogłam przecież powiedzieć, że jestem siostrą Zuzanny. Dalam słowo. A on myśli, że jesteś Zuzanna, to jeszcze gorzej. Polly, musimy natychmiast przejść biedną Zuzię. Tak, dzisiaj jeszcze powinna dowiedzieć się, zanim Nariusz z minister... Pomyśl, jutro w biurze może być skandal. Spokój. Postaram się do niej dostać. Uś, jak mi gorąco. Karolito, tańczy dzika szalona, nie-di-da-da-da, nie syta. I dlatego, aczkolwiek biorąc to pod uwagę... Kończmy już, bo bardzo późno. Tak, tylko jeszcze pół o przedawnieniu. Przedawnieniu?
Panie ministrze, nawet zbrodniarzowi daruje się karę w wypadku przedawnienia. Wniosek. Mężczyzna, który przyrzekł małżeństwo... To on! To właśnie on! Tak, obiecywał mi z nosa góry. Nazywał mnie swoją pieszczotką, stokrotką i szczebiotką. I już miał dać na zapowiedź. To prawda? Prawda, ale... Ale! Teraz się kręca! Lorela! Uwagicie! Moja pani! Na co ci mężczyźni są? Moja pani! Słusznie powiadają! Nie wiesz mężczyźnie, bo to cukierek maczany w bruciźnie. Ale zawsze cukierek. Słodki cukierek. Dlaczego pani uciekła przede mną? Masz tobie... Po co pan tu przyszedł? Sądziła pani, że tak łatwo ustąpię. Niech pan zrozumie, że pan nic nie rozumie. O, doskonale rozumiem. Pani występy w nocnym lokalu. To moja sprawa. Przypuśćmy. Ale dlaczego igra pani moim uczuciem? Igram. Dlaczego po tej nocy pozwoliła mi pani mieć nadzieję, że... Dlaczego pozwoliła mi się pani pocałować? Pozwoliła? A teraz, przed godziną, czy nie mówiła pani, że czeka w garderobie kobieta, która mnie kocha? Bo tak było! O, co to wykręci, więc kochasz mnie, Zuzanna, tak, Zuzanna, tak, kochasz mnie. Ale niech pan siada, pomówimy rozsądnie. A teraz, kiedy wszyscy już poszli, niech mi pani opowie, jak to było. Niby sceną z tą obietnicą małżeństwa. To było bardzo romantycznie. Blask księżyca, szmer strumyka, ja taka młodziutka. Kiedy to było? Kiedy? A to co było zaraz tak po wojnie? Chociaż nie, właściwie przed wojną. Tak, przed wojną japońsko-rosyjską. No, to dosyć dawno. Mnie się wydaje, że to było wczoraj. I ośmiela się pani mnie tem po nocy zawracać głowę. A nie, ja przyszłam jeszcze w sprawie Loli. Co się stało? Poproszę pani ministra, Lola występuje teraz w nocnym lokalu w dancingu. Co takiego? Ale pod matką. Co takiego? I właśnie z tego powodu... Nie chcę nic o tym więcej wiedzieć. O, ja się z Lolą rozprawię. Ależ chciałam pani powiedzieć... Powie mi to pani kiedy indziej. Ale proszę wyprowadzić tę panią. Ach tak, eksmisja. Dobrze. Nie powiem więcej ani słowa, chociaż przyszłam tu w nadzwyczaj waszej sprawie. Czy mam wyprowadzić wszystkich, którzy tu przyszli w nadzwyczaj ważnej sprawie? A przyszedł ktoś jeszcze? Proszę, błagam, musi mnie pać. Nie będziesz mi potrzebna. Możesz iść spać. Dobranoc, pani. Przepraszam panią, że nie pokoję. Przepraszam panią, musiałem przyjść. Nie jestem winien, to serce moje. To serce milczeć już nie chce dziś. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętno stronie, jak się serce rwie. Odmocha mnie. Już nie mogę dłużej kryć, jak pragnie ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. On kocha mnie. Ze smutkiem chronić się chcę. I nie mam kogo, tęsknocie tonić się chcę i nie biegam. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Mogę dłużej kryć, co we mnie płonie, jak mi tętnią skronie, ja
duży treść, jak brak mi ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. Ja kocham cię. Przed smutkiem chronić cię chcę i nie mam dokąd. Tęsknąć cię, bronić cię chcę i nie wiem jak. Ja kocham, już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. O tak, o tak! Proszę mnie puścić! Co pan robi? Proszę, proszę ja, ale ja się muszę przebrać! I ja jeszcze jestem w scenicznym kostiumie! I ja za chwileczkę wrócę. Zobaczy pan. Jezusiu, właśnie chciałam ci powiedzieć, że romansujesz pod moim dachem z moim urzędnikiem. I dodatku ośmieliłaś się występować publicznie. Od jutra nie będziesz występowała. Będę. Otóż nie będziesz. Otóż będę. Otóż nie. Otóż tak. Ja tu przychodzę w twojej sprawie, a ty tak za karę nic ci nie powiem. Zuzanno, nareszcie! Ty pan oszalał? Proszę się do mnie nie zbliżyć. Chcę panu powiedzieć dwa słowa. Zuzanno, nie pan rozumiem. Pan ośmielił się po nocy wtargnąć do mojego domu. Ależ... Nie zbliżać się, bo zabrałam służbę. To skandal. Pan pozwala sobie u mnie w mieszkaniu uprawiać swoje głupie romanse. Zuzanno! Proszę nie mówić do mnie po imieniu. To szczyt nie taktu. Zuzanno, przed chwilą... Sama wiem, co było przed chwilką. Z daleka. Mówmy ze sobą przez stół. Przed chwilą mówiła pani. Nic nie mówiłam. Teraz dopiero mówię. Proszę stąd wyjść. O, mam tego dosyć. O, teraz... Ja powiem dwa słowa. To, że pani prowadzi podwójne życie, że będąc ministrem występuje pani w nocnym lokalu pod maską. Jak to pan myśli, że... O, już pani sprawa. Ale to, że przed 5 minutami pani znowu udawała zakochaną, żeby jak najokrutniej zażartować sobie ze mnie... Pan myśli, że... Proszę ja... się do mnie nie zbliżać. To już są szczyty kobiecej perfidii. Temu już za wiele. Ale... Nie zbliżać się, bo zawałam służbę. Ale pani tego pożałuje, bo pani mnie kocha. Czytam to w oczach pani. Sebastianie! Proszę nie mówić do mnie po imieniu. A jeśli się kogoś kocha... Sebastianie! Z daleka, mówmy ze sobą przez stół. Nie wolno igrać uczuciem, choćby się nawet było ministrem. Żegnam. Więc on wziął Lolę za mnie. Nie, nie za Lolę. Nie, dobrze mówię. Lolę za mnie, a ja... Byłam zazdrosna o samą siebie. Biedny Sebastian. Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie. Gaśnie dzień na nie. Że przed 2 laty nawiązał pan przelotny romansik. Ja? Bo ona wyzyskała moją naiwność. Usidliła mnie. Uwiodła niewinne wówczas pachole. Biedna ofiara cudzej namiętności. No, ale nie mówmy o tym. Sprawa została umorzona, a pan zostanie moim mężem. Co? Mężem zaufania i nadal. Dziękuję. A na dowód Pania, powierzam panu misję poufną. Zechce pan mnie poprosić zastępczego kancelarii w
w sprawie czysto prywatnej. Pana Sebastiana. Rozkaz, panie ministrze? Już nie mogę dłużej kryć, jak serce moje, jak nie tętnią skroni. Jak się serce nie... Dziwi się pan, nie widząc tutaj pani ministra. Nie ma tutaj pani ministra. Jestem tylko ja, Zuzanna. Dlaczego pan nie odpowiada? Proszę? To pan? Prosiłam przecież tutaj zastępcę szefa kancelarii. Tak, ale on kazał powiedzieć. Co kazał powiedzieć? W ogóle nie rozumiem go. Nagle stał się takim służbistą, powiada, że za czas w godzinach urzędowych pobiera wynagrodzenie od państwa. I czas ten nie nadaje się absolutnie na rozmowy prywatne. Co? Co? No, mówię, że za czas w godzinach urzędowych... Dosyć, dosyć! Przecież słyszałam! To wszystko przez Lolę. Co? Nic! Ale ja jej dam nauczkę. Proszę notować. Na zasadzie przysługujących mi uprawnień zarządzam. Całkowite zamknięcie nocnych lokali. Wysoka Izbo! Staję tu zlany, szryty brzemieniem wstydu. Brzemieniem wstydu, jaki spadł na nas. Nasze potężne, dwumilionowe państwo dumne było dotychczas z posiadania wytwornych, nocnych lokali. Było ich cztery. Cztery oazy beztroski, wesołości, gdzie znajdywaliśmy zasłużony wypoczynek po całodziennej, wytężonej pracy. Od dziś nie mamy ich. Pani minister ochrony moralności publicznej zamknęła nocne lokale. Co powie o nas teraz zagranica? Czy możemy być nadal małym Paryżem, nie posiadając ani jednego nocnego lokalu? Gdzie przyjmować będziemy teraz oficjalnych gości zagranicznych? Może pani minister Lompu odpowie nam w tej sprawie. Wobec panującego tu nastroju pozwolę sobie odpowiedzieć pisemnie. Szanowny panie. Szanowna pani. Po tym zaszło. Między nami. Pan sam pojmuje. Pani zrozumie. Że właściwie nasza znajomość jest skończona. Raz na zawsze skończona. Halo? Szanowna pani. Szanowny panie. Po tym, co zaszło między nami. Osoba moja nie powinna pana obchodzić. Jest, ale... Ale obchodzi pana. Tak jest. To doskonale. Nasze nieporozumienie. Da się wyjaśnić w dwóch słowach. Dwóch słowach. Jeśli tylko zechce pan spokojnie mnie wysłuchać. A pani zaprzestanie swoich szaleń. Zaprzestanę, bo... Bo pani mnie kocha. Co? To pan mnie kocha. Thank you.
Robi reformy pani minister, przygotowała i całą listę, hasło i górę frontem doda. Front ten już bokiem wyłazi na. Tra-la-la, tra-la-la, pani minister rację ma, pani minister, jako minister nie jest ma. Kiedy się pani klania, to brawo natychmiast milknie. Skąd pan tu się wziął? Przyszedłem po wyjaśnienie. Podobno wszystko da się wyjaśnić w dwóch słowach. Se mnie nudzi. Myślałem, że po naszej dzisiejszej rozmowie... Indyk, myślałeś, że... Myślałem, że już nie zastanę pani tutaj. Obiecała pani zaprzestać swych szaleń. Jakie szaleństwo? Pani występy tutaj, śpiewanie piosenek o sobie samej. Ha, pan to nazywa szaleństwo, ale to jest moja kariera. Dosyć tego. Pojedzie pani w tej chwili do domu. Ależ! Ależ bez ależ. Ale ja mam następny numer, publiczność na mnie czeka. Nie doczekać. Niech pan mnie niszczy kapelusza, niech się pan ode mnie odsypi. Wyjdzie pani stąd? Nie wyjdę. Ojej. Ależ mam dokładne informacje, że lokal jest otwarty. Ależ. I że to właśnie tu śpiewają tę okropną piosenkę. Ależ, proszę. Może tędy? Lokal zamknięty. Ależ. Zamknięty. Mówiłem pani, że zamknięty. No, chodź. A kuku, moje uszanowanie państwu, moje uszanowanie. Aha. A kuku, moje uszanowanie państwu, moje uszanowanie.
Więc jednak lekceważy się moje zarządzenia. Lokal otwarty. Niech w dodatku ta złośliwa piosenka. Może nie jest tak bardzo złośliwa. Umiem ją na pamięć. Najlepiej będzie, jeżeli sama się z nią rozumieć. No znów! Z tą zamaskowaną śpiewaczką. Pan dziedzic sam? Sam sobie naważyłem. Kawy? Piwa. Piwo raz! Zielona! Ekscelencjo! Lola wysłała, ona zaraz wróci, za chwileczkę. Proszę się nie gniewać na biedną Lolę. Ją zmuszono do śpiewania tej głupiej piosenki. Ona nie chciała. Ona tylko tak, żeby ekscelencji zrobić na złość. Co ja plotę, bo... Zaczekam na Lolę. Tak, no doskonale. To ja może pójdę po nią, prawda? Ale teraz pan dyrektor nie żałuje, że mnie zaangażował. Wprost przeciwnie, będzie się coraz bardziej podoba. Ostrożnie, ja mam piekielnie zazdrosnego męża. O, no, jest daleko, południowy Ameryk. A kuku! Piwko raz. Kto zamawiał piwo? Pan dziedzic. Ja? Proszę się nie obawiać, że będę mówiła do pana. Obraziłam się i nie powiem więcej ani słowa. Ani słowa, Apoloniuszu. Gniewamy się ze sobą i nie rozmawiamy ze sobą. Chociaż był czas, kiedy mówiłeś do mnie, Poli, najdroższa. Kochana. O, pardon. To ty do mnie mówiłaś. A, pójścia puchna. Złotowłosy mój. Ja mówiłam złotowłosy. Mówiłaś, bo wtedy miałem jeszcze włosy. A tak, prawda. Ale nic. Nie budź wspomnień. Noc księżycowa i miłośnie brzmią słowa. Chcę ciemno, no. Ale szkoda słów. Czy może mnie zrozumieć taka chodząca mumia? No, nie taka znowu mumia, jakby ci się zdawało. Nie? Włosy wprawdzie mi wyszły, ale serce zostało. Naprawdę? Jaka szkoda, że dałam sobie słowo nie rozmawiać z panem. Mielibyśmy sobie tyle do powiedzenia. Czemu mogę służyć? Szerry, rędy, rożale. Rozkaz. Gdzie Lola? Lolu, może raczysz mi wytłumaczyć? Gdzie on jest? Nie wiem, poniósł mnie z rewolwerem. Z takim rewolwerem. No dobrze, co będzie? Puśćcie nie robi! Ale szanowny panie, puśćcie, bo będę strzelał! Ojej! Zuziu, ratuj! On mnie zabije! On mnie zastrzeli na wylot! Lola, Lola! Kto zabije? Mąż Loli! On tu jest z rewolwerem! Z takim rewolwerem! Się rozdziera, tu chodzi o życie. Zaraz, nie ma. Ach, teraz drzwi rozwalę. Co to za pan? Jaka miła niespodzianka. Proszę wejść. Proszę wyjść. Pan pozwoli.
Lola bardzo się cieszy. Lola, Parsentos Diabolos! Aha, znalazłem cię! Ja nie jestem Lola. O! Ha, ha, ha! Ach, to zabawne, to... Bo to wcale nie jest Lola, to jest jej siostra, Zuzanna. Tak, ona została ministrem i to jej trochę przewróciło w głowie. Parła się, żeby występować w kabarecie. Rodzina protestuje, ministerstwo płacze, a ona sobie śpiewa. A gdzie jest Lola? Tutaj, mężusiu. Co? Jak to? Co to za szopki? Podobne, co? Gdybym nie wiedziała, że Lola jest Lola, to myślałabym, że Zuzanna jest Zuzanną. One są takie podobne jak dwie krople wody, jak Romeo i Julia, jak Orzeł i Reszkę. No jednym słowem, takie podobne, że strach. Co podobne? To jest Zuzanna, tak? Nie, to jest Lola. Nie, to Lola, to... Oszukujecie mnie wszystkie! Ty nie jesteś Lola! To no jest ta Lola! Ja, no soj Lola! Durante, principal vagabundo, pica ladrone, no me crees? Yo te enseñaré, verra, monstruo! To Lola! Presta, Bartry! Sądziłem, że nie wbrew zakazowi mojemu występujesz tutaj. Przepraszam. Klękaj mu! Przebacz, że cię podejrzewałem niesłusznie. Przebacz, że cię podejrzewałem słusznie. Nic tak nie boli, jak niesłuszne podejrzenie. Chodźmy, Lola. Pani minister w nocnym lokalu. Pani minister tańczy. Żeby też tak niesłusznie podejrzewać żonę. Przed kim, pani Klara? Przede mną. Przepraszam, ja tak z przyzwyczajenia. Niech mnie pani stąd jak najprędzej wyprowadzi. Ja nie chcę tutaj zostać. No, wybijemy teraz na zgodę. No, to jest bardzo przyjemnie. Gwiazdo najdroższa, publiczność się nie cierpili. Nie będę śpiewała. Jak to ty nie będę? Dlaczego? Co się stało? Nie będę. No, no, to żarty są. No, pani musi, pani ma kontrakt. Nie, widzę, że siostry mają zupełnie różne usposobienia. Jedna śpiewać, że jej się zabrania, a druga nie chce śpiewać, żeby prosić. Wstaniemy, posłuchamy, jak panister śpiewa. Już sławiony, u nas krótko, zapisze i na powietrze świrze. O, za chwilę nasza gwiazda wystąpi. Niech no tylko spróbuje wystąpić. Niech no tylko spróbuje nie wystąpić. Nie wystąpię. Dokąd mnie pani ciągnie? Proszę mnie nie nudzić. Kurtyna! Nie będzie śpiewała. Poszukali mnie, zabiję. Reformy pani ministra! 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 Robić reformy pani minister. Śpiewa? Przygotowała już ich całą listę. Śpiewa! Haslem i głównym prądem do nas! Ona tak na kawału śpiewa! Prąd ten już bokiem wyrazi nam! Słyszysz przecież, że śpiewa! La la la! Pani minister na ciebie! Pani minister! Jako minister nie jest zła! Dosyć tego skandalu! Nie pozwalam! Oto! Kto kryje się pod tą maską? Pani minister? Pani minister? Pani minister! Pani minister! Oto do czego doszło! Oto komu powierzyliśmy ochronę moralności naszego państwa! Zamyka się nocne lokale dla szerokich mas, bo pani minister śpiewa i tańczy tylko dla wybranych. Co należy w tu podziwiać? Hipokryzję, perfidię czy czysto kobiecą ulicowość? Skandal, pani minister remontu zachwiał całym gabinetem ministrów. A pamiętajmy, że trudniej jest
ocalić gabinet niż powalić? Pani minister, w domu? Nie, w parlamencie. Co pomyśli sobie o nas świat? Może pani minister opowie nam, albo odśpiewa, co zamierza uczynić dla zapobieżenia skutkom skandalu? A może pani minister woli odtańczyć swoje exposé? Co? Proszę, proszę, czekamy. Chcemy usłyszeć odpowiedź. Wysoka Izbo. Zmuszona jestem odmówić odpowiedzi. Biedactwo. Biedactwo. Co? Jak to? Pani minister jednocześnie tu i w parlamencie? Tylko w parlamencie. Tu jest siostra pani ministra. Lola. Siostra? Siostra. No jeżeli pan się już dawno w tym nie polapał, to pan jest bardzo zakochany. Tak, jestem zakochany. No to nie traćmy czasu. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Wysoka Izbo, chwileczkę uwagi. Wyjaśnia nieporozumienie krzywdzące panią ministra Mąku. Oto kto występował pod maską. To świnie, to podstawiony sobowtór. Jeżeli pani minister nam nie przeczyła, to właściwie przyznała się do wszystkiego, jakiś możemy mieć powód, że to podstawione indywiduum jest śpiewaczką w masce. Dowód. Śpiewaj, Lola, jazda. Niech pani zaśpiewa. Ale co? Reformy pani ministra. A może lepiej co innego? O, proszę, Twinder, miałem rację. Reformy, proszę śpiewać. Ale po co tyle halasów? Jeżeli to jest ogólne żądanie publiczności, no to jazda, mogę śpiewać reformy. Robi reformy pani minister, przygotowała ich całą listę na swoich główne procent dodam. Procent już mogę wyrazić na tra-la-la, tra-la-la, pani minister będzie dwa. Pani minister, jako minister nie jest dwa. Bardzo piękne, mądre, celowe, tak już szlachetnio, kraj nasz i nas, przelepi weźmy nogi za was. Tra-la-la, tra-la-la, pani minister rację ma, pani minister, jako minister nie jest zła. To smutna prawda, tak proszę panu, jesteście wobec kobiet do szanu. W roli ministrów czy w roli żon zawsze jest lepsza ona niż on. Tra-la-la, tra-la-la. Trudno panu.